Dzień dobry moi drodzy. Dla tych, co jeszcze nie mają dość odcinków o roślinach herbatowych na taras i na balkon, mamy kolejny odcinek. Tym razem o roślinach, które świetnie poradzą sobie w cieniu lub w półcieniu. Jestem w królestwie niecierpków. Mamy tutaj dwie odmiany niecierpków i zaraz o nich opowiem. Ale opowiem też o innych roślinach, które świetnie radzą sobie w półcieniu. Niecierpki to doskonałe rośliny do tego, żeby poradzić sobie właśnie w takim zacienionym zakątku ogrodu lub zacienionym tarasie. Naprawdę fantastyczne, ale są też takie odmiany niecierpków, które dadzą radę na pełnym słońcu. I to jest odmiana San Patience. Zobaczcie, on wygląda troszkę inaczej niż ten drugi, o którym zaraz opowiem, ale właściciel tej szkółki opowiadał nam, że tak naprawdę one są niezniszczalne i że nawet deszcz, który na nie pada i który osypuje im te kwiaty, powoduje, że one są jeszcze bardziej mocne i jeszcze bardziej odporne i rozkrzewiają się jeszcze bardziej. Zobaczcie, on jest super rozkrzewiony, bardziej się kładzie niż idzie do góry. Kwiaty ma troszkę inny niż ta klasyczna odmiana. Inne z powodu takiego, że jest na takich ogonkach wydłużonych. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Nie są osadzone tak bardzo nisko, tylko właśnie lekko wyżej i krzewią się niesamowicie. Kolorów jest tutaj sporo, ale ten niecierpek to przede wszystkim roślina, która wymaga takiego solidniejszego podlewania, zupełnie troszkę inaczej niż pelargonia, o której mówiłem dwa odcinki temu. Niecierpek wymaga więcej wody i tam, gdzie jest więcej wody i tam, gdzie ma zapewnianą tą wodę, naprawdę świetnie się rozrasta. San Patience, zapamiętajcie tą odmianę, bo to jest odmiana, która lubi też słońce, nie tylko cień. A za chwilę opowiem wam o innej odmianie, o takiej, która lepiej radzi sobie w cieniu. Jeśli zależy wam na burzy kwiatów, na mniejszych niż ten San Patience niecierpku, to mam tutaj odmianę nowogwinejską tego niecierpka, taką klasyczną. I zobaczcie, kwiaty osadzone są głębiej, liście są takie bardziej szpiczaste, bardziej ciemnozielone i jak je posadzicie koło siebie i dacie im odpowiednią ilość wody i odpowiednią ilość nawozu, to zobaczcie, pełen kolor i to tak naprawdę kolor każdy, który sobie właściwie wymarzycie. Różowe, czerwone, białe, fioletowe, każdy może dopasować coś dla siebie na swój ten balkon taki cienisty. Jeśli widzicie w niecierpkach jakąś taką dobrą moc i chcecie je na swoim balkonie, to nic prostszego, tylko po prostu spróbować, jak się je uprawia, jeśli jeszcze nie znacie tych roślin. Ja w tym momencie zachęcam was również do subskrypcji kanału, bo jeszcze o tym chyba nie mówiłem, a te subskrypcje są dla nas bardzo ważne, bo jest was coraz więcej i możemy pokazywać jeszcze inne, ciekawsze treści. To jak? Przekonałem was do niecierpków, czy raczej nie? Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie niecierpki, czy nie. No to teraz czas na to, żebym was przekonał do innej rośliny, która bardzo dobrze radzi sobie w półcieniu i w cieniu. Roślina również znana właściwie przez wszystkich i na dodatek ma mnóstwo różnorodnych odmian, więc możemy dopasować różne kształty, czy ma to być roślina zwisająca, czy ma być to w pokroju stojącym. Begonia. Tutaj przykład czerwonej begonii, takiej najbardziej klasycznej. Te begonie, które nadają się na zewnątrz, to są naprawdę twarde sztuki, zupełnie odwrotnie niż te begonie, które mamy z kolorowymi liśćmi w domach, z którymi ja osobiście nie mogę się dogadać. Te natomiast radzą sobie wyśmienicie i dogaduję się z nimi również chyba nie najgorzej. Odmiana czerwona i zaraz idziemy poszukać innych odmian, bo jest ich tutaj naprawdę wiele. Zobaczycie, co możemy wam jeszcze tutaj zaprezentować i ocenicie, która begonia jest dla was najlepsza. Moi drodzy, jeśli lubicie bratki, to ta odmiana begonii, begonia perełka, tak bardzo popularna, przez wielu szukana, to jest coś, co zastąpi troszeczkę bratki. Również świetnie sprawdza się w półcieniu. Kwitnie właściwie od posadzenia do pierwszych przymrozków. Taką burzą kwiatów, zobaczcie, jakie super są te kwiaty.
naprawdę przypominają bratki. Mamy ją w trzech kolorach: różowa, biała i czerwona. Begonia perełka. Taka niższa odmiana, zupełnie inna niż ta, którą pokazywałem Wam przed chwilą. Kolejna roślina, która świetnie sprawdzi się w półcieniu, aczkolwiek dedykowana jest bardziej na takie świetliste tarasy, ale dużo słońca powoduje, że gubi wybarwienie, to jest lobelia. Popularnie również można ją spotkać pod nazwą stoiczka. I tu mamy lobelię w wersji białej. Z pewnością wielu z Was zna lobelię jako właśnie taką lobelię w kolorach niebieskich, błękitnych, nawet różowych, a tu odmiana biała. Czym się charakteryzuje lobelia? Że świetnie wypełnia donicę i mnóstwo tych drobnych, białych kwiatków czasami pokrywa całą tą donicę, że aż nie widać w ogóle liści. Lobelia lubi wodę. Naprawdę lubi wodę i to jest coś, o co powinniśmy zadbać, mając ją na swoich balkonach. Znaliście taką nazwę jak stoiczka? Jestem ciekawy, dajcie znać. Czy znacie ją tylko pod tą nazwą lobelia? Tuż obok tej lobeli jest najbardziej hardkorowa odmiana begonii, jaką znam. Begonia Dragon. Słuchajcie, begonia Dragon to jest roślina, która poradzi sobie w każdych warunkach. Pięknie się rozrasta, świetnie przewiesza, bo to jest odmiana przewieszająca i naprawdę sprawdzi się w wielkich amplach i w wielkich donicach. Rośnie bardzo szybko. Tu mam odmianę białą, natomiast najbardziej klasyczne to są te czerwone. Naprawdę. Begonia Dragon, jeśli nie chcecie mieć żadnych problemów, no to kupcie Begonię Dragon. Pokazuję Wam jeszcze inne odmiany begonii. Zobaczcie, mniejsze kwiaty, mniejsze liście, bardziej zwarta roślina. Tutaj w odmianie różowej, tu mamy Glory White odmianę. Zobaczcie, taka waniliowo-cytrynowo-biała. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Na koniec tych roślin do cienia mam absolutny hit. Słuchajcie, roślina, którą ja znam od wielu lat. Pamiętam ją jeszcze z parapetu mojej babci. Jak się zamykała i otwierała. Co to za roślina? To szczawik oksalis, ale przechodząc tutaj w kącie, już gdzieś jak wychodziliśmy z tej szklarni, jest tak zwana część z matecznikami. Zobaczcie, co tu się dzieje, jak to wygląda. Popatrzcie, jakie szczawiki. To są dopiero rośliny. Jakie one mają cudowne kolory. Zobaczcie, pyk, jedna, następna, nieprawdopodobne. Tu mam kolejną. I jeszcze jedna, która ma przebarwienia bardziej zielone, zobaczcie. A Wy pamiętacie szczawiki? W jakiej formie? Kochani, czy Wasze tarasy i balkony będą w tym roku pełne kwiatów? Mam nadzieję i trzymam za to kciuki. U mnie po wizycie w tym centrum ogrodniczym pojawi się mnóstwo nowych roślin. Nie mogę się już doczekać, jak będę aranżował nowe donice. Jeśli chcecie, to pokażę Wam, co z tych aranżacji wyszło i zaprezentujemy to w kolejnym filmie. Trzymam kciuki za Wasze nasadzenia i do zobaczenia.